Sławomir Busz, MVP meczu o trzecie miejsce, Rzeszów z brązowym medalem, ale zanim o tym meczu, to słowo o półfinale. Przegrany mecz i na pewno ciężko było Wam się po tym półfinale pozbierać. Tak, zdecydowanie. Porażka w takim turnieju jak Mistrzostwa Polski mocno nas boli. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zdobyć złoty medal, a nie inne podium. Z chłopakami wczoraj siedzieliśmy długo do w nocy, rozmawialiśmy o tym meczu, co zawiodło, co możemy poprawić. Motywowaliśmy się wszyscy razem, żeby dzisiaj wyjść i zwyciężyć z Zaksą. Byliśmy mocno skupieni przed tym meczem. Staraliśmy się zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Mimo wczorajszej porażki staraliśmy się pokazać charakter. Dzisiaj trzy sety i wszystko właściwie zagrało tak, jak mogliście sobie tego życzyć. Tak, w tym meczu prowadziliśmy zdecydowanie. Mieliśmy przewagę nad rywalem w każdym elemencie. Pracowaliśmy mocno przez cały mecz. Daliśmy z siebie wszystko i oddaliśmy serce mimo tej porażki, która nas, boli. Widziałem wielkie emocje nie tylko u Was, ale także u trenera Artura Łozy. Widać, że Wy chyba wszyscy jesteście tak mocno emocjonalnie ze sobą związani. Tak. Z chłopakami spędzamy dużo czasu poza siatkówką, poza treningami. Spędzamy dużo czasu ze sobą. Jesteśmy zżyci, spędzamy dużo czasu właśnie czy na jakichś obozach, czy meczach. Wszyscy jesteśmy jedną wielką drużyną, chodzimy razem, mieszkamy razem. To dużo też pomaga później na boisku. Możemy sobie zaufać, możemy polegać na drugiej osobie i myślę, że nasz skład jest jedną wielką taką rodziną. Pomimo tego zwycięstwa zauważyłem, że dzisiaj też były łzy, no bo część z zawodników kończy w zasadzie ten etap juniorski kariery w siatkówce. Tak, większość chłopaków właśnie kończy, bo jesteśmy tym rocznikiem już ostatnim juniora. Że musimy się pożegnać ze sobą. Będzie nam też przykro rozejść się, bo jednak spędziliśmy ze sobą sporo czasu, parę ładnych lat grania w jednej drużynie. To jednak jest takie przywiązanie do kumpli. I myślę, że przykro nam będzie po tym turnieju się rozejść, ale zaczyna się jakaś, co się zaczyna, coś się kończy. Przed sobą mamy, mam nadzieję, duże kariery sportowców, siatkarzy i myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz na boisku czy poza nim, ale głównie życzę nam wszystkim chłopakom, żeby się jeszcze spotkali i w kadrze seniorów, jak i na boiskach plusligowych, pierwszoligowych. Ja ze swojego miejsca z kolei dziękuję Wam za cały ten turniej, za fajne mecze, duże emocje i życzę powodzenia już w tej karierze w pełni seniorskiej. Dziękuję bardzo. Dobra. I powodzenia.